Dzień dobry, witają Państwa. Marek, Stefan, Układ Sił i Albert Świdziński, Strategy and Future. Cześć, Albercie. Cześć, marko A to jest kolejny odcinek serii Power Talks, gdzie rozmawiamy z Albertem o wybranych wydarzeniach na arenie międzynarodowej. Od naszego ostatniego spotkania upłynął prawie miesiąc. Tak staramy się dla Państwa nagrywać te nasze serie. No i porozmawiamy dzisiaj o Europie, oczywiście tradycyjnie o. Azji. Mam nadzieję, że starczy nam również czasu, żeby skomentować to, co wydarzyło się na Kaukazie Południowym w związku z kolejną fazą wojny azersko-ormiańskiej. Ale zacznijmy od, od Europy, właśnie, od Ukrainy konkretnie. W ostatnich dniach światowe media obiegła informacja o przecieku, prawdopodobnie przecieku kontrolowanym, który zawierał. Informacje o tym, jakie żądania Waszyngton wysunął pod adresem Kijowa w związku z oczekiwanymi reformami instytucjonalno-prawnymi, ustrojowymi de facto, które muszą zaistnieć w konkretnych, jasno określonych ramach czasowych. Jest to o tyle dziwne, że jeżeli popatrzymy na, na to, jakie zostały wyznaczone te timeline'y i, i deadline'y, kiedy te reformy miałyby zostać wprowadzone i też zakres tych reform, no to należy zadać pytanie, co Amerykanie de facto chcą osiągnąć. Żeby Państwu uzmysłowić, jaki jest ciężar gatunkowy tych, tych reform, to dosłownie pokrótce warto przede wszystkim zaznaczyć, tak, że te reformy zakładają wprowadzenie standardów, które de facto nawet nie funkcjonują w Polsce dobrze, bo mówimy tutaj tak, o niezależnych radach nadzorczych w spółkach tak, publicznych, transparentnym ładzie korporacyjnym, nadzorze nad również nad instytucjami antykorupcyjnymi. Jest tutaj również wprowadzony wymóg stworzenia, stworzenia komitetu antymonopolowego, antymonopolowego, również reformy sądownictwa, tak, które miało być niezależne od, od władzy wykonawczej i władzy ustawodawczej. Mamy mowę o reformie Ministerstwa Obrony w zakresie zakupów i kontroli, tak, przejrzystości tego procesu zakupów uzbrojenia. Wreszcie poprawki dotyczące wzmocnienia cywilnej kontroli nad, nad armią. Mówimy de facto o całkowitym przewrocie ustrojowym na Ukrainie i utworzeniu de facto nowego państwa, a limity czy te timeline, o których wspomniałem, które zostały przez Amerykanów podyktowane. To jest okres od trzech uwaga do 18 miesięcy. I teraz gdyby do tego doszło, co oczywiście jest. Wielce nieprawdopodobne, tak? Ponieważ Ukraina raz, że jest w wojnie, dwa, że przecież ten proces reform demokratycznych i tak postępuje tam niezwykle wolno. Pytanie, co Ameryka nie chce osiągnąć i dlaczego teraz publikują oczywiście te listy? Bo oczywiście można powiedzieć, że to jest lista zarzutów, tak, no ale mamy te timeline'y tak, konkretne, które Waszyngton dyktuje Kijowowi, robi kontrolowany przeciek. No i teraz pytanie, co chce osiągnąć. No i równocześnie mamy w Stanach Zjednoczonych debaty na temat kolejnego pakietu wsparcia, 24 miliardów dolarów wsparcia wojskowego dla, dla Kijowa, które to są de facto te pieniądze z zakładnikiem debaty wokół kolejnego budżetu ta batalia toczy się obecnie w kongresie, głównie między, między kongresem a Białym Domem. Głośna mniejszość partii republikańskiej trzyma w szachu przewodniczącego Izby Reprezentantów McCarthy'ego. Nie chce, żeby między ten pakiet był częścią szerszej umowy konsensusu wokół, wokół budżetu, a nie chcą go przegłosować szybciej, tak, żeby te pieniądze po prostu szybciej mogły być, mogły być wydawane, żeby były do dyspozycji administracji? No i teraz to nam kreśli pewien jakby szerszy kontekst i obraz tego, gdzie w tej chwili znajdują się te rozmowy amerykańsko-ukraińskie i, i no właśnie pytanie do ciebie, Albercie, tak? Czy ty uważasz, że mamy do czynienia z ewolucją postawy Stanów Zjednoczonych wokół. Ukrainy i czy Amerykanie być może przygotowują się do tego, żeby jednak wzmocnić dyplomatyczne naciski na Kijów, żeby, no właśnie, co? Doszło do jakichś rozmów z Rosją, ale pytanie, czy Rosja w ogóle chce tych rozmów, tak? Jak, jak, jak interpretujesz tę sytuację? Wiesz, co jest, no, wydaje mi się, że przywództwo państwa ukraińskiego znalazło się w bardzo trudnej sytuacji, co tłumaczy być może Nerwowe jego zachowania na scenie międzynarodowej. Wiesz, ja po raz kolejny nie zajmuję się sztuką operacyjną, ani taktyczną, ani nawet strategią militarną za bardzo, ale wydaje mi się, że trudno sobie wyobrazić, żeby prowadzona obecnie przez Ukrainę ofensywa mogła przynieść jakieś gwałtowne przełamanie. Co więcej, wydaje mi się, że nie ma też jasnych albo tak naprawdę jakichkolwiek widoków na. na... Prawdopodobieństwo zrealizowania scenariusza jakiejś, jakiegoś tam osiągnięcia przez Ukrainę sukcesu w tej wojnie. Rosja, jak sądzę, zaakceptowała rzeczywistość, przed którą została postawiona ta czy długiej wojny i zmobilizowała swoje zasoby przemysłowe. To oczywiście odbija się na konkurencyjności rosyjskiej gospodarki i tak dalej, natomiast zmobilizowała przemysł ten pozwalający na tworzenie starszych platform być może nawet, ale na tworzenie ich w dużych liczbach Pamiętajmy o. Ilości amunicji, którą rosyjski przemysł jest w stanie wyprodukować, 155, jako takiego miernika, że tak powiem, zdolności przemysłowych. I z tego co pamiętam, to jest 2 miliony sztuk amunicji rocznie. Co po raz kolejny nie wystarczy na, 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 na takie zużycie, jakie miało miejsce podczas bardziej aktywnych epizodów tej, tej, tej wojny, ale mimo wszystko jest to ilość znacznie większa niż ta, którą może zaproponować większość Zachodu. W Stanach z kolei zaczyna się kampania wyborcza, tak? Coraz, coraz aktywniej, no i już jest dość jasne, że elementem tej kampanii przynajmniej ze strony części republikańskiego establishmentu, tego chociażby zbliżonego do Trumpa. A wydaje mi się, że jest to jedyna taka koherentna czy, czy, czy główna, koherentna siła w ramach partii republikańskiej. Przyzwolenie na kontynuowanie tej wojny jest, jest relatywnie niewielkie, tak? Natomiast wiesz. To, czego Amerykanie mogą chcieć od Ukrainy, jasne, bo tak jak zauważyłeś, Rosja też ma tu głos, czy jest, czy, czy jest zainteresowana jakimiś półśrodkami, jeżeli chodzi o osiągnięcie swoich celów długoterminowych na Ukrainie. To jest istotna kwestia. A druga kwestia jest jeszcze taka, że wiesz, czytałem ostatnio o tym, jak wyglądały negocjacje wokół powstania Traktatu Północnoatlantyckiego. Na przełomie lat 40. i 50., no pod koniec 40.. -tych. I jak, opisywał, jak, jak opisywało się tą sytuację wtedy, to było relatywnie jasne, że plan Marszala nie będzie miał szans na powiedzenie się bez jasnych i takich klarownych i relatywnie wiążących, chociaż możemy porozmawiać o tak jak wyglądały przepychanki, tak naprawdę o artykułu 5 Traktatu Powołowca ale było jasne, że bez solidnych amerykańskich gwarancji bezpieczeństwa od związania bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych i Europy, plan Marszala samo wpompowanie pieniędzy nie powiedzie się, tak? Kapitał nie będzie gotowy lokować inwestycji w, w miejscach, które są zagrożone kolejną, kolejną wojną i są też podatne na destabilizację. No i powiedzmy to zaraz tym, jakie szanse ma Ukraina na solidne, twarde gwarancje bezpieczeństwa, pomijając już ten fakt, że teraz w przeciwieństwie do okresu po II wojnie światowej nie ma takiej, wiesz, nadchodzącej koniunktury, tak? Stany Zjednoczone nie mogą z powrotem przerzucić się na gospodarkę czy, czy, czy na produkcję cywilną, przemysłową, tak? Tylko jest raczej wizja i długotrwałej inflacji, i zrywania łańcuchów dostaw, i, i ogromny problemy systemu bankowego i w ogóle całego finansowego jest, jest bardzo ponuro w, w globalnej gospodarce. Więc nie wiem, ty mi powiedz, jak to widzisz. Ja to widzę w tych barwach, które widzę zazwyczaj w ogóle, czyli w czarnych. Tak, no. Niestety te szanse na to, że, że Ukraina zostanie objęta jakimiś twardymi gwarancjami bezpieczeństwa no, są marne. Zresztą widać na tym etapie, jak wyglądają te uzgodnienia między członkami grupy G7, którzy przecież mieli takie, takie zobowiązania poczynić wobec Ukrainy. No nie ma tam żadnych twardych zobowiązań dotyczących zaangażowania tak, tych państw w, w pomoc Ukrainie, tym bardziej jeśli chodzi o taką pomoc bezpośredniego zaangażowania, co jest o, oczywiste tak, z punktu widzenia też tych państw, ponieważ no, istnieje duży opór między zawężaniem sobie takiego pola manewru, prawda, wszystkie te mocarstwa chcą mieć jak najszersze pole manewru, prawda, jeśli chodzi o o te relacje, czy, czy tutaj w tym wypadku z państwem, które toczy wojnę z mocarstwem nuklearnym, prawda? Więc to jest jedna rzecz. I tu wydaje się, że Ukraina, i to też Marek budzisz, zwracał na to uwagę, tak? To znaczy, mamy do czynienia chyba z pewnym niezrozumieniem sytuacji, jeśli chodzi o stronę ukraińską, przynajmniej o część elit. W Kijowie, mianowicie to myślenie w kategoriach tego, że uda się realnie osiągnąć członkostwo w NATO i w Unii Europejskiej, no jest tam myśleniem, które, które jest dosyć silne, a ono nie ma realnych podstaw. Tak? Jeszcze dzisiaj o tym porozmawiamy, ale. Niedawno grupa francusko-niemieckich ekspertów, którzy zresztą rozpoczęli pracę pod wpływem pod wpływem Paryża i Berlina, czyli a dokładnie ministrów odpowiedzialnych za sprawy europejskie, którzy powołali tę grupę ekspertów, zaproponowali Tutaj konkretny program reformy Unii Europejskiej w pogłębienie integracji, ale elementem tego oczywiście jest rozmowa na temat rozszerzenia, i oni tam postulują, że najwcześniej do rozszerzenia mogłoby dojść w roku 2000. 2000 tak, 2030, przepraszam. 2030 to jest ta najwcześniejsza perspektywa, ale równocześnie, po pierwsze, proponują Europę koncentrycznych kręgów, czyli różne różne, czyli zinstytucjonalizowanie de facto tego, co już mamy obecnie, tak, bo dzisiaj też trudno mówić o tym, że wszyscy członkowie Unii Europejskiej są członkami tej samej kategorii, no bo przecież nie wszystkie państwa mają euro, też jeśli chodzi o strefę Schengen, to wygląda inaczej, i tak dalej, i tak dalej. Więc oni postulują, żeby tutaj pogłębić to, tak, to znaczy, żeby był ten. Core, czyli to jądro Unii Europejskiej, czyli ci, 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 ci członkowie, którzy są, którzy są niemal od początku wspólnoty, czyli państwa zachodniej części, potem państwa Europy Środkowo-Wschodniej, część państw południowej Europy, no i oczywiście są te państwa, które na przykład są częścią jednolitego rynku, tak jak docelowa Ukraina mogłaby być, tak? Ale no to jest tak naprawdę już członkostwo trzeciej kategorii. Oni proponują, żeby to zostało de facto pogłębione, zinstytucjonalizowane. Ale równocześnie piszą o tym, że członkiem Unii Europejskiej nie może być państwo, które toczy konflikt zbrojny. Tak? Mało tego, nie może być tak, że terytoria tego, państwa, które jest członkiem Unii Europejskiej, one są mają kwestionowany status. I na takich terytoriach, czy części terytorium takiego państwa, no należałoby w takim wypadku przeprowadzić referendum, żeby mieszkańcy tego tego obszaru zdecydowali o przynależności do tego czy innego państwa. De facto mamy tutaj zapowiedź czegoś, co można byłoby określić jako Minsk III, tak, gdyby to zostało zrealizowane, bo przecież w przypadku Ukrainy mówimy tutaj o referendach na obszarach, które są obecnie okupowane przez Rosję, na południu czy na wschodzie. No i ogólnie o tym, że Ukraina musiałaby w jakiejś formie zakończyć swój konflikt z Rosją, żeby mówić o pełnoprawnym członkostwie w Unii Europejskiej, tak. To nam sugeruje, podkreślam jeszcze raz, to znaczy status tej grupy ekspertów, on, on, on jest bardzo wysoki. To nie jest, to nie jest grupa ekspertów, która jest związana z jakimś tam think tankiem, mniej lub bardziej bliskim kręgom rządowych. To jest grupa ekspertów, która została powołana przez ministrów do spraw europejskich w Paryżu i w Berlinie po to, żeby właśnie wypracować agendę, która potem miałaby być dyskutowana też na forum unijnym. Więc to pokazuje też, jak jest myślenie sporej części europejskich elit właśnie o tej perspektywie członkostwa Ukrainy. No i teraz, jeżeli w tym kontekście rozpatrujemy ostatnie działania dyplomatyczne Kijowa, no to może mieć poważne wątpliwości, czy, czy prezydent Zeleński i jego otoczenie w ogóle rozumieją rzeczywistość, w której, się, w której się obracają i też rozumieją, jakie są ograniczenia, tak? a te ograniczenia... Z punktu widzenia Ukrainy, niestety są coraz większe, czy im się pole manewru drastycznie, drastycznie zawęża. W związku z tym też część ekspertów, którzy obserwują to, co dzieje się przede wszystkim na linii Warszawa-Kijów, wskazuje, że Kijów jednak może czuć to, że to pole manewru im się zawęża, dlatego jeszcze teraz tak agresywnie stawiają pewne kwestie na agendzie, bo liczą, że teraz jeszcze może na pewne rzeczy wywalczyć, a później. Będą już tylko petentem, tak, będą już tylko wyłącznie zależni niemal całkowicie, tak, od tej pomocy Zachodu, zarówno pod względem finansowym, jak i, jak i militarnym. Także tutaj sytuacja Ukrainy jest, nie, jest niezwykle trudna, co również sprawia, że te nasze perspektywy relacji z Ukrainą, one też będą miały coraz więcej obszarów, gdzie będziemy musieli. Hmm, negocjować z Ukraińcami, tak, po prostu te, te jakąś naszą wspólną agendę, naszą wspólne um, jakieś porozumienia, które, które będą dla nas kluczowe, no ale to będzie rodzić też szereg wyzwań przed, przed państwem yy, przed państwem polskim, tak, które będzie musiał też reagować na sytuację na Ukrainie, no i też zobaczymy, w którą, w którą stronę się to, yy, się to potoczy, jak chcesz jeszcze coś skomentować w tym, w tym wątku, to Mam jeden komentarz i jedno błyskotliwe przejście do naszego drugiego tematu, więc ten, znaczy to nie, tak mówię ironicznie, tak, natomiast no, to prawda wszystko, co mówisz, ale też państwo polskie powinno zacząć przygotowywać się i tworzyć scenariusze na wypadek tego, gdyby sprawy przybrały negatywne dla Ukrainy. Absolutnie. Tak. Z załamaniem państwowości <laughs> na przykład ukraińskiej, tak. I z tym, jak zachowa się Rosja, jak będzie formułować dalej żądania, bo to wiadomo, że nie chodziło tylko o Ukrainę. I, I jak manewrować w przypadku, gdyby Ukraina stawała się coraz mniej istotnym elementem tutaj, tak? Bo wydaje mi się, że ten scenariusz nie jest wcale wykluczona. Co więcej, wydaje mi się coraz bardziej prawdopodobny z różnych możliwych scenariuszy. Albercie, nie słychać cię. A to przepraszam bardzo, wyciszyłem się. Już mam nadzieję, że teraz jest ok. Tak, Wiesz, tak. Jest jeszcze druga, nie wiem w którym momencie się raczyłem, byłem wyciszyć, ale mam nadzieję, że, że, że zdążyłeś usłyszeć, jak mówiłem o tym, że pojawia się jedna ciekawa informacja, trochę wrzucam ją ad hoc, o tym jak te Amerykanie mają domagać się teraz od Ukraińców, aby używali czołgów M1, czyli tych Abramsów, które dopiero zostaną im przekazane w konkretny sposób, tak? bo nie mają ochoty widzieć jak czołgi te płoną. Eee, więc po raz kolejny. to Albo wpadają w ręce, wpadają w ręce Rosjan. Wpadają prawda? W, ręce, w ręce wroga. Tak naprawdę <coughs> pokazuje, jak straszny jest los państw, których, których egzystencja zależy od innych. No, więc mhm. dobrze byłoby dobrze... tego losu uniknąć. Zdecydowanie. To przejdźmy dalej w takim razie do spraw europejskich. bo Porozmawiajmy przede wszystkim o tym, co dzieje się, jeśli chodzi o europejską politykę przemysłową, która w ostatnim czasie przede wszystkim ma tutaj... To ja może jeszcze, mhm. ten, ten mój segway będzie o tyle dobry, że chciałem wspomnieć, o tym mówiłeś, o, o wizjach rozszerzenia Unii Europejskiej. Tak. Tak? I, I jedną z takich wizji, zbliż, w gruncie rzeczy zbliżoną do tego, co ty mówiłeś, zaprezentowała Ursula von der Leyen która, jak sądzę, dalej nie zdołała zabić tego wilka, który zjadł jej kucyka, ale cały czas na niego poluje, jak sądzę, łamiąc wszelkie normy i zasady, tak? Bo wilki są pod ochroną, ale co zrobić? Pony. Więc yy, w swoim przemówieniu o stanie Unii Uszula van der Leyen yy, i to, to pewnie ty powiesz o tym ładnie, ja tylko zasygnalizuję, że zasugerowała, że oczywiście jak najbardziej rozszerzenie Unii Europejskiej, tak, Ukrainy i Bałkany Zachodnie. Natomiast pierwszym krokiem do tego rozszerzenia musi być dalsza centralizacja, tak? Więc yy, nie jestem pewien, czy powiedzieć, wydaje mi się, że nie, bo czytałem to przynajmniej, nie wydaje mi się, że powiedziała wprost, że chodzi jej o zmianę systemu głosowania, tak, z większości kwalifikowaną, na większość kwalifikowaną i tak dalej. Ale wydaje mi się, że w ten sposób w tym kierunku zmierzała jej sugestia. Nie, czy ona już o tym mówiła wcześniej przy innych okazjach. To, to, m, można powiedzieć, chcę ryzykować, że tu mamy konsensus, jeśli chodzi o większość elit zachodniej części Unii Europejskiej i, i tych elit, które. Które zajmują wysokie stanowiska w instytucjach unijnych, tak? to znaczy rozszerzenie Unii Europejskiej po prostu mu, w ich opinii musi wiązać się z reformą podejmowania decyzji w, w Radzie i to jest rzecz absolutnie kluczowa. Ponadto musi również wiązać się z kwestią na przykład zwiększenia wspólnego budżetu. I tak dalej, i tak dalej. No i właśnie tu znowu wracam do tego raportu francusko-niemieckiej grupy ekspertów, bo tam właśnie mamy konkretny program, tak? I z jednej strony, właśnie jednym z takich obszarów, który jest podejmowany przez tych ekspertów, to jest obszar właśnie kwestii, kwestii podejmowania decyzji w Radzie. W tej chwili mamy tak, że są obszary, przede wszystkim jeśli chodzi o Politykę zagraniczną, bezpieczeństwa, czy politykę fiskalną, gdzie musi być jednomyślność, tak, państw, jeśli chodzi o, o podejmowanie decyzji. Natomiast eksperci ci proponują, żeby w większości kwestii jednak prowadzić głosowanie większością kwalifikowaną. Która miała być liczona w ten sposób, że oni też tutaj proponują taki podział 60% państw Unii Europejskiej, których liczba ludności również wynosi 60% populacji Unii Europejskiej. Taki, taki proponują przelicznik, wskazując, że on by jednak był takim ukłonem w stronę państw małych i średnich, tym niemniej jednak to nie są jedyne propozycje, bo z, z polskiego punktu widzenia, szczególnie z punktu widzenia obecnego rządu. Ciekawe są rozważania tej grupy dotyczące na przykład artykułu 7, który dotyczy kwestii państwa prawa. No i tutaj ze względu na to, że ta formuła była przez zwolenników przez zwolenników właśnie mocnego egzekwowania, tak, tych zasad, to te obecne rozwiązania były krytykowane, dlatego że miały być nieskuteczne, ze względu na to, że bardzo łatwo można było po prostu tę pro, procedurę, mówiąc kolokwialnie, uwalić, tak? bo wystarczył jeden głos sprzeciwu. W, w tej chwili ci eksperci proponują, żeby te decyzje były, były jednak podejmowane większością czterech piątych. I, no I one są oczywiście daleko idące, tak? Znaczy, ten, ten, jakby to narzędzie dyscyplinujące, niesforne państwa Unii Europejskiej byłoby znacznie silniejsze, prawda? Więc to jest kolejna, kolejna kwestia, no oczywiście ostatnia to jest to, o czym już wspomniałem, czyli Europa koncentrycznych kręgów, różne kluby w ramach Unii Europejskiej, różne poziomy integracji, i w tym kierunku wydaje się, że faktycznie możemy, możemy zmierzać. I pytanie, czy, czy, bo to już o tym wcześniej mówiłem, czy, czy Ukraina w ogóle do któregoś z tych klubów poza europejską wspólnotą polityczną, czyli tym czwartym zewnętrznym kręgiem, będzie mogła, będzie mogła wejść, na przykład do, do, do tych ściślejszych kręgów innych, trzeciego czy drugiego? Na chwilę obecną wydaje się to, się to wątpliwe, no ale tak, Ursula von der Leyen. Mówiła o tym, że Unia Europejska albo będzie bardziej zjednoczona, też w sensie instytucjonalnym, będzie miała, funkcjonowała bardziej jako unitarna jednostka tak, na arenie międzynarodowej, no albo po prostu przestanie się liczyć. No i mamy tutaj również w tej jej przemówieniu, w konkretnych również dyskusjach, które w ostatnim tygodniu są silne bardzo na Zachodzie. Mocno akcentowane wątki właśnie konkurencyjności Europy, Unii Europejskiej i przemysłu, jej przewag tak, na, na arenie globalnej. I jeszcze przed tym przemówieniem von der Leyen, takim tematem, który, który gdzieś się pojawił, było to, czy von der Leyen ogłosi dochodzenie antysubsydyjne wobec chińskiego sektora. Elektromobilności, samochodów elektrycznych, które coraz silniej są obecne na rynku europejskim, wypierają europejskich, europejskie firmy. Taki postulat zgłaszała Francja, i von der Leyen faktycznie to ogłosiła, tak, że, takie, że takie dochodzenie miałoby zostać wszczęte. No i tu oczywiście pojawiła się cała dyskusja na temat tego, czy Europa powinna to robić, czy tego nie powinna robić. To możesz też powiedzieć parę, parę zdań od siebie, a ja potem jeszcze dodam kilka też wątków, bo myślę, że sprawa jest warta szerszego omówienia. Jest warta, godna jest rozbiorów, to prawda, cytując klasykę. Cieszę się, że uzyskałem aprobatę od Markosa, bo on jest też głęboko jednak osadzony w kulturze polskiej, więc zawsze miło mi, że moja ta, że moja, wiesz, Moje nawiązanie. W każdym razie, no tak, Wunderlejen w przemówieniu o stanie Unii zapowiedziała, odnosząc, znaczy wyciągając pewną analogię pomiędzy sytuacją, która miała miejsce na rynku baterii solarnych, paneli słonecznych, a obecną, obecną sytuacją na rynku samochodów elektrycznych. Zapowiedziała wszczęcie tego, tego dochodzenia. Wydaje mi się, że ta analogia Wunderlejen nie jest do końca trafna, Przede wszystkim dlatego, że sposób, w jaki wykształciły się te, 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 te dwie gałęzie przemysłu w Chinach, jest inny. Z tego co rozumiem, jeśli chodzi o baterie solarne czy o panele słoneczne, ten przemysł rzeczywiście został, że tak powiem, podniesiony od zera w celu podjęcia rywalizacji technologicznej czy, 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 czy wypchnięcia z rynku europejskich podmiotów, tak, to był jakby z miejsca nacelowany na eksport, na, 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 na neutralizację konkurencji, tak, przez ceny dumpingowe i tak dalej. Wydaje mi się, że inaczej jest w przypadku samochodów elektrycznych, które, które, który to rynek w Chinach powstał początkowo na użytek wewnętrzny i dopiero potem jakby podjął się ekspansji. Przez te ostatnie parę lat co zostało zupełnie przeoczone przez przez większość świata zachodniego, albo większość świata zachodniego nie chciała słuchać ostrzeżeń przedstawicieli swojego sektora motoryzacyjnego. A to pewnie miało też związek no tak, z COVID-em, wszystkim tym, co działo się przez ostatnie lata, tak? I odwracało uwagę. Natomiast, no, znamy, znamy statystyki dotyczące tego, że Chiny zostaną prawdopodobnie w tym roku największym producentem samochodów eksporterem samochodów, wyprzedzając Japonię. Hmm. Wiesz, może ujmę to w ten sposób. Odwołując się do tego wywiadu w Bloombergu, o którym rozmawialiśmy z przewodniczącym włoskiej Izby Producentów Samochodów, tak? zrzeszającej producentów samochodów, który zauważył, że oczywiście sam pomysł wprowadzenia, czy, czy, czy możliwego wprowadzenia ceł, na chińskie samochody jest o tyle uzasadnione, że one są obecnie obłożone znacznie niższą stawką podatku niż, Amery niż, niż europejskie samochody trafiające do Chin. Tak? więc jest jakby nierównowaga tutaj. I taka wzajemność yy, obciążeń celnych jest, jest jakby zrozumiała i nie jest tragedią, chociaż narzekał trochę na to, na, na moment, w którym zostało to wprowadzone. Natomiast on powiedział dość, dość brutalnie i dość otwarcie, że. Komisarze europejscy, pomimo tego, że są doskonale wykwalifikowani, przynajmniej w teorii, tak naprawdę nie bardzo rozumieją, o co tu chodzi. Tak? Eee, zauważył na przykład, że przepisy wyznaczające czy, 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 czy kształtujące pożądane przez Komisję Europejską zmiany na rynku, tak? przejście na samochody elektryczne, były przede wszystkim eee, dyktowane przez względy ideologiczne, a nie faktyczne zdolności europejskiego przemysłu. A że w gruncie rzeczy, jeśli chodzi o, o zaawansowaną produkcję nie tylko samochodów elektrycznych, Europa jest skansenem. Powiedział to też otwarcie, prawda? że po prostu jest na, na marginesie globalnego rozwoju i tam globalnego rozwoju pionierskich, zaawansowanych technologii. Nie ma jej właściwie. To już jakiś czas temu padało. Niektórzy to mówili w polskiej debacie, ale, ale nie było to przyjmowane z dużym entuzjazmem, tylko raczej tak z, tak z dystansem w ten sposób. A trzecie, co powiedział, to to, że obecnie rynek produkcji samochodów, czy pod szczególne ogniwa łańcuchów wartości samochodów elektrycznych są głęboko zależne od Chin. Na przykład nie da się zastąpić Chin jako producenta baterii. To jest niemożliwe. Zarówno z całych pełnych baterii, tam dwie firmy BYD i jeszcze jedna produkują baterie. I tak samo niebezpiecznym, fatalnym pomysłem jest obłożenie ich cłem, bo rozumiesz, tak? tak w sensie nakładamy cła na na, na, na półprodukt, który potem wykorzystujemy w naszych samochodach, podnosimy tak naprawdę cenę własnych samochodów. I jak on ma być później konkurencyjny, prawda? Dokładnie tak. Pomijając, że, 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 że po raz kolejny Europejczycy nie są konkurencyjni przede wszystkim z własnej winy. Tak? Nie, nie, nie z czyjejkolwiek innej. To jeszcze dodajmy hmm. do tego, że to nie tylko baterie, ale przecież 98% pierwiastków hmm. głównie... Aluminium, to... stal. Tak. Które są wykorzystywane do produkcji najnowocześniejszych technologii, jest tak naprawdę importowana przez państwa Unii Europejskiej z Chin. I ten model, to jest, to jest też w ogóle paradoks, na który właśnie Wawasori, o którym rozmawiamy, czyli ten prezes Izby Motoryzacyjnej zwrócił uwagę, jest taki, że Unia Europejska chce dokonać zielonej transformacji, ale elementem tej zielonej transformacji są nowe technologie żeby wytwarzać te nowe technologie trzeba jednak posiadać albo żeby mieć odporne łańcuchy dostaw tak w tym niespokojnym geopolitycznym świecie żeby mieć odporne łańcuchy dostaw to trzeba też te pierwiastki z których potem są wytwarzane te technologie Trzeba je wydobywać samemu, a Europa nie chce tego robić, bo to jest brudne. Tak więc to outsourcowała do Azji. Chiny de facto zmonopolizowały ich wydobycie, bo pierwiastki ziem rzadkich to też dla informacji one nie są wcale takie rzadkie. Problem polega na tym, że koszty środowiskowe ich, ich pozyskiwania są po prostu niezwykle wysokie, tak? I też tak, i też trzeba, przepraszam, w słowo, mhm. tylko jedna, jedna uwaga. Trzeba też zbudować, że tak powiem, ekonomię skali, bo część z nich nie wydobywa się ich po prostu i nie rafinuje, tylko są one pochodnymi produkcji, na przykład z aluminium. Tak? Też. Wydaje mhm. mi się, że German, German na przykład jest takim przykładem, że on powstaje jako, jako, jako tam produkt uboczny. Więc trzeba by tak naprawdę najpierw stworzyć przemysł, czy odtworzyć przemysł, w opłacałoby się produkować aluminium. To samo w sobie jest kosztowne i CO2 i tak dalej, bardzo, bardzo mi przykro. A do tego trzeba potem jeszcze stworzyć odgałęzienie, które rafinuje te, te pierwiastki ziem rzadkich, które nie są jasne, rzadkie, ale to, to wszystko jest nie tylko bardzo czasochłonne, nie tylko drogie i być może być trudne. Do zracjonalizowania ekonomicznego, tak naprawdę, tak? Trzeba było ogromnych subsydiów i ludzi do pracy w tym przemyśle, tak? No i nawet truje środowisko. No właśnie, więc Europa, przyspieszając rewolucję energetyczną i zieloną transformację, w takim tempie, w jakim chciała, to, chciała tego dokonać, generalnie sama wpędziła się po prostu w, w, w pułapkę, tak? To już zupełnie, y, może na marginesie tej naszej, tej naszej dyskusji, Ostatnio w Niemczech okazało się, że jeśli chodzi o mieszkalnictwo, mamy do czynienia z pewną zmianą, mianowicie również, to Scholz nawet o tym mówił, obniżono wymagania dotyczące budowy tak, nowych, nowych budynków mieszkalnych, a te wymagania miały przede wszystkim taki charakter pro, proekologiczny, tak? to znaczy musiały być tam były jakieś wyśrubowane standardy. No ale w tej chwili widać, że, jest, mamy, że mamy kryzys na tym rynku, w związku z tym te koszty przede wszystkim, w związku też z kosztami energii, tymi wszystkimi wymaganiami, one były na tyle wysokie, że w tej chwili już Republika Federalna Niemiec, która była przecież. Awangardzie tych państw, które w Unii Europejskiej chciały przyspieszać transformację w kierunku tej zielonej gospodarki, no zaczyna się powoli wycofywać ze niektórych swoich, swoich pomysłów, ponieważ koszty społeczne i koszty gospodarcze zaczynają być po prostu zabójcze. Pod względem politycznym, tak, dla państw dla, dla partii, które, które taki, program, taki program suflują, co oczywiście napędza wyborców tym partiom, które twierdzą, że należy postępować inaczej. No i w przypadku Niemiec wśród takich partii jest między innymi alternatywa dla Niemiec. Ale pozostańmy jeszcze w tym temacie konkurencyjności Europy, bo tu jest też jeszcze szereg innych ciekawych wątków, to jakbyś chciał podrążyć, to to, to bardzo proszę. Wiesz, co urwało mi się, przepraszam, ostatni moment? Czy mówisz o, o konkurencyjności Europy? Tak, tak, tak. Mhm. Tu możemy kontynuować, bo tutaj też jest kilka, kilka innych wątków, tak, które, e, które, które się pojawiły, bo rozmawialiśmy m.in. o tych cłach, które miałyby zostać nałożone na chińskie elektryki. I na przykład, minister Habek się wypowiedział w tej sprawie, na początku poparł, powiedział, że okej, okay, nie ma problemu, zróbmy takie dochodzenie, ale potem stwierdził, że no gdyby ono miało jednak zostać realnie wdrożone. To koszty tego byłyby ogromne dla niemieckiego przemysłu motoryzacyjnego. Ryzyko retorsji niesamowicie duże. Tutaj jednak 17% tego rynku motoryzacyjnego w Chinach to wciąż są jednak samochody, które są produkowane przez niemieckie firmy. Zatem no. Faktycznie ryzyko utraty tego rynku mogło być zabójcze dla naszego sektora motoryzacyjnego. I powiedział to wprost, tak. Zresztą szereg innych urzędników go w tym poparło, więc to też pokazuje to napięcie, tak. Jeśli chodzi o wszelkie te dyskusje dotyczące de-riskingu, de prawda, i zmniejszania zależności od. Wiesz, od mogę rynku też zacytować niejakiego Marka Stefana na Twitterze, który wspomniał o ministrze transportu Niemiec, Volkerze Wissing, tak, który, który tak? również opowiedział się. Przeciwko nakładaniu tych ceł. Wiesz, ja może to, wiesz, jest dużo przykładów tego, jak Europa nie jest konkurencyjna. W czym Europa teraz jest tak naprawdę konkurencyjna? W wartościach może, e, ale. W standardach. W, standardach. w standardach. To jest myślenie bardzo mocne, że my wymyślimy, ktoś wymyśli technologię, ale Unia Europejska wymyśli standardy. I wszyscy się do tych standardów zastosują, prawda? Tak, na, na pewno. Tak będzie. E, ale wiesz, to tylko moim zdaniem to pokazuje również, jak. Potężne będzie parcie w gruncie rzeczy, moim zdaniem, na kontynuowanie współpracy wewnątrz Eurazji gospodarczej. Bo po raz kolejny wyobraź sobie system, w którym bo Chiny też nie mają specjalnie ochoty dalej produkować czy inwestować w, w, w stary przemysł, jak sądzę. To wracamy do podwójnej cyrkulacji tak? I, i skupieniu się na jakościowym wzroście. I to wiąże się nie tylko z odejściem od. Od utrzymania roli przemysłu budowlanego czy sektora budowlanego jako głównego e, motoru napędowego chińskiej gospodarki, ale też outsourcowaniem, co Chiny mają ochotę robić, chyba robiły częściowo, trującej tak, tej, tej produkcji, tej tej, tej, tej e, wiesz, hut stali i tak dalej. I w systemie, w którym można outsourcować tę produkcję do Rosji, a Rosja ta jednocześnie dostarcza węglowodorów i mamy jakieś tam spięcie pomiędzy starą Europą a Chinami, wiadomo, że rywalizacja, wiadomo, że Chiny stopniowo odgrywałyby coraz większą rolę, ale mimo wszystko Zachód miałby dostęp do, do Chin jako rynku zbytu, jako jako części łańcuchów wartości i tak dalej. To jest potężny system, który moim zdaniem obsługiwałby dobrze interesy znacznej części starej Europy, Rosji i Chin, tak? czyli tak 2 miliardy ludzi, nie wspominając o reszcie raz. Przy, ten... przy czym należy zauważyć i o tym ostatnio pisał The Economist, że to państwa ASEAN, czyli Azji Południowo-Wschodniej już dziś zastąpiły Stany Zjednoczone i wyprzedziły Stany Zjednoczone i Unię Europejską jako najważniejszy partner handlowy mm. Chin. I Azja generalnie dużo, dużo bardziej integruje się gospodarczo i to jest nie tylko kwestia tego, że mamy takie porozumienia jak, jak RECEP, tak? czyli Regionalne Kompleksowe Porozumienie gospodarcze, które było, które było tutaj promowane przez Chiny, ale też szereg innych, szereg innych kwestii, które sprawiają, że Azja po prostu coraz większym stopniu, po pierwsze, zaczyna ze sobą handlować, a po drugie, również zaczyna coraz większym stopniu bazować na własnych inwestycjach i na finansowaniu też, też tych inwestycji ze strony instytucji bankowych i finansowych, które są ulokowane w Azji. I tutaj kluczową rolę odgrywa na przykład Japonia, odgrywa także Korea Południowa. Także Azja, sama, sama dla siebie pod względem gospodarczym, stanowi w coraz większym stopniu mikroświat, który zaczyna być. W coraz większym też stopniu samowystarczalny. Tak? I to też jest kluczowa zmiana, która też pokazuje, jak się ten ciężar gospodarczy i też geoekonomiczny, geopolityczny również w konsekwencji A to przesuwa technologiczne się. zaawansowania tak, Przesuwa się po prostu do Azji. Mhm. Tak. Już w niej jest. Tak, 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 tak. Zdecydowanie. Czasu, więc. Natomiast wiesz, mimo wszystko, no i, no i też zauważ, że Chiny zaczynają już eksportować naprawdę porównywalną ilość. Czy, czy jeśli chodzi o wolumen, porównywalną ilość towarów i usług do, globalne, do globalnego południa. Tak? Nie mówię tylko o Azji, ale w ogóle o globalnym południu niż do globalnej północy. No więc tak, nie wiem, nie wiem co tu jeszcze dać, ale to wspomnienie o Chin myślę, że pozwala nam powoli na przejście właśnie na grunt i, i sytuację pomiędzy Stanami a Chinami. Stanami, a Wietnamem. Nie wiem, jak ty, jak ty to widzisz, ale myślę, że powoli już czas. Tak, można, można dwie rzeczy tak na wstępie zauważyć, bo mieliśmy szczyt G20 i mieliśmy zgromadzenie ogólne ONZ. Z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych, a raczej właśnie tej rywalizacji między Stanami a Chinami, to warto podkreślić dwie rzeczy. To znaczy, zarówno na szczycie G20, jak i na forum ogólnym. Narodów Zjednoczonych. Ze strony amerykańskiej padły zapowiedzi konieczności reformy globalnych instytucji finansowych, które miałyby w sposób dużo bardziej liberalny i bardziej otwarty udzielać wsparcia finansowego w postaci też no, niskoprocentowanych pożyczek, kredytów dla państw globalnego południa I to jest widać taki nowy element, który się zaczyna pojawiać w narracji amerykańskiej dyplomacji. W kontrze oczywiście do, do, do tego, co robiły Chiny przez, już od 2013 roku, od kiedy uruchomiły inicjatywy pasa i szlaku, kiedy również ten element finansowania udzielania pożyczek państwom, które brały udział w tym w tej, w, właśnie w projekcie pasa i szlaku, no był tutaj istotnym, istotnym czynnikiem, tak, tej, tej chińskiej, chińskiego zdobywania kolejnych przyczółków gospodarczych i politycznych w różnych częściach świata. No Amerykanie próbują w tej chwili dokonać poprzez istniejące już instytucje: Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, tego, co robiły Chiny przez, przez te ostatnie lata, głównie z, wykorzystując własne instytucje, tak jak Chiński Bank Importowo-Eksportowy, prawda? Więc czy, czy, czy Azjatycki Bank Inwestycji Infrastrukturalnych, Fundusz Jedwabnego Szlaku i tak dalej, i tak dalej. No i zobaczymy, oczywiście, czy Amerykanie, czy Amerykanie będą realizować te, te, te swoje zapowiedzi. Na pewno warto też odnotować to, że szczyt G20 był takim istotnym po raz kolejny sygnałem rosnącej roli Indii i znaczenia Indii dla amerykańskiej polityki powstrzymywania Chin. Modi tutaj na pewno zrobił wiele, żeby zaznaczyć właśnie tu swoją pozycję jako lidera państwa o rosnących aspiracjach, też regionalnych. No i pod względem takim dyplomatycznym Indie faktycznie zyskały trochę jako ewentualny lider państw globalnego południa, tak, który gdzieś próbuje się pozycjonować jako państwo, które no nie jest jednak stroną tak, jakiegoś konfliktu, tak jak Chiny, które mają liczne sprzeczne interesy ze Stanami Zjednoczonymi, Indie tutaj pokazują, że istnieje trzecia droga, tak i można. Można tutaj próbować lawirować między tymi największymi skonfliktowanymi mocarstwami, no i zobaczymy, bo to też ciekawa polityka. Indie mają różne swoje atuty, ale też mają szereg, szereg problemów, tak, które mogą im uniemożliwić tę realizację tych ambitnych planów. Też zauważmy to tylko żeby odnotować, kronikarski obowiązek, nieobecność um, można niuansować, czy to było dlatego, że wcześniej był na szczycie BRICS i nie ma już specjalnie ochoty firmować e, tego, tego f, jakby, że tak powiem, usankcjonowanego formatu m, z istotną rolą gospodarek zachodnich, jakim jest 20 e, czy może chodziło o tą słynną mapę Chin i odpowiedź Indii w paint tak? to, ale to, to mniej istotne. E, natomiast tak, to co mówisz o, o roli tych państw, to, to jest ryzykowne, o globalnego południa chciałem powiedzieć, ale to jest ryzykowny termin, prawda, bo wrzucamy do. Do jednej zbiorczej kategorii państwa o skrajnie innych atrybutach. I nie tylko geograficznie, ale też społecznie, gospodarczo i tak dalej. Natomiast mówiąc o tym, warto też wspomnieć o wizycie Bidena o wizycie, którą Biden odbył już po zakończeniu szczytu w Delhi, szczytu G20 czyli jego wizycie w Wietnamie. Tak, zdecydowanie A. najciekawsza wizyta i najciekawsze ostatnio posunięcie Amerykanów na Cho, Chociaż tak, chociaż cały czas znaczy, jestem zdanie, po raz kolejny trudno jest sobie wyobrazić, żeby, żeby kierownictwo polityczne któregokolwiek z państw globalnego południa było gotowe zrezygnować z tej bardzo lukratywnej pozycji, którą zajmują obecnie, czyli, czyli siedzenia na płocie, że tak powiem, i, i unikania zabierania stron, stawiania się po jednej ze stron, stawania po jednej ze stron a raczej będą kontynuowały politykę równoważenia, że tak powiem, która jest moim zdaniem jedyną racjonalną tutaj. No Australia podjęła inną decyzję, ale to z różnych przyczyn. Więc tak, no, no wiesz, możemy wspomnieć o podniesieniu o tych wszystkich rzeczach po raz kolejny, Gro kronikarski obowiązek o podniesieniu współpracy Stanów i, i Wietnamu do roli e Comprehensive Strategic Partnership, tak? To, które... Ja bym zwrócił uwagę przede wszystkim na skalę Skale dwustronnych porozumień w obszarze nowych technologii, bo oprócz tego, że Boeing zdecydował się zainwestować, to mamy również szereg firm, takich jak Synopsys, czy, 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 czy szereg innych firm w obszarze na przykład półprzewodników. Nvidia, na przykład, też, które no zdecydowały się po prostu na pogłębienie współpracy z wietnamskimi podmiotami, zainwestowanie w tym, w tym kraju. I ta wizyta Bidena przyniosła po prostu szereg bardzo konkretnych zapowiedzi, inwestycji i współpracy w obszarze nauk ścisłych, STEM, tak, udzielaniu stypendiów tak, dla wietnamskiej młodzieży w tym obszarze. To jest jakby jedna rzecz. A druga rzecz, na którą bym zwrócił uwagę, ona się już pojawiła po wizycie Bidena w Wietnamie. Mianowicie, taka, że Wietnam mógłby wejść w posiadanie myśliwców F-16. To byłoby, to byłoby drugie państwo po Indonezji, które, państwo regionu, państwo ASEAN, które zakupiłoby ten, ten myśliwiec od, od Stanów Zjednoczonych. No widać, że właśnie ten, ten sektor zbrojeniowy to jest cały czas taki, chyba. Z punktu widzenia amerykańskiej dyplomacji, najbardziej poręczne narzędzie, tak, żeby próbować kusić poszczególne państwa, żeby, żeby prowadziły politykę zgodną z, z tutaj z zamierzeniami Waszyngtonu, ale tak jak wspomniałeś, tak, to znaczy m, państwa globalnego południa łączy to, że one chcą e, siedzieć na płocie, chcą prowadzić politykę nieangażowania się aż tak bliskiego po jednej lub po drugiej stronie sporu, czyli albo po stronie chińskiej, albo po stronie amerykańskiej i to je łączy. I to jest trend, który obserwujemy ogólnie w stosunkach międzynarodowych, bo on dotyczy nie tylko państw indo -Pacyfiku. Jeżeli popatrzymy na państwa Azji Centralnej, to również ten model zaczyna być coraz bardziej atrakcyjny. tak? Jeżeli popatrzymy na przykład na politykę Tokajewa tak? w, w Kazachstanie, o tym nawet co sam pisał parę miesięcy temu na łamach Politico. Jeżeli popatrzymy na to, co robi Armenia, o której również dzisiaj jeszcze porozmawiamy, to również widać tego typu tego typu właśnie odczytywanie rzeczywistości międzynarodowej, tak? Mówiliśmy wielokrotnie już o, o Arabii Saudyjskiej, prawda? Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Republice Południowej Afryki, Brazylii. Szereg państw zaczyna. Te, próbuje tak, realizować politykę wielowektorową. Przede wszystkim wychodząc ze swojego położenia geopolitycznego, i na ile mogą sobie oczywiście na to pozwolić, to taką politykę chcą realizować i, czerpia, i czerpać z tego korzyści. To nam pokazuje, że mamy de facto postępującą fragmentaryzację świata. Tak. Tak? To znaczy, że. Tylko, że problem polega na tym, że z perspektywy Stanów Zjednoczonych, on to nie oznacza, że te państwo będą gotowe przystąpić do koalicji antyhegemonicznej. Tak? tak. Więc w gruncie rzeczy on nie obsłuży podstawowego interesu Stanów Zjednoczonych w sensie strategicznym. Nie? Z jednej strony tak, ale są też tacy, którzy twierdzą, że wystarczy, żeby Stany Zjednoczone zasiały wątpliwość, u Chińczyków co do właśnie postawy poszczególnych państw, szczególnie jeśli chodzi o te na, w obszarze Azji Południowo-Wschodniej. To by właściwie wystarczało, tak, jeśli chodzi o, o amerykańską strategię powstrzymywania Chin. Na, na, na tyle, żeby Chiny nie były pewne, czy te państwa, jak się te państwa zachowają w przypadku no, przekształcenia zimnej wojny w konfrontację kinetyczną między Waszyngtonem i Pekinem. Tak, to prawda, tak, tak, tak. No ale sure. Ale znaczy, wydaje mi się, że tak czy inaczej ich, ich postawa będzie raczej jasna. Będą po prostu starały się stać tak bardzo z boku, jak to możliwe i uniknąć anihilacji, tak? Nikt nie ma ochoty iść na wojnę z Chinami. Mm -hmm. No tak, właśnie. To, to też w zależności od tego, jak będzie się pogarszała sytuacja na Indopacyfiku, bo przecież szereg tych państw, takich jak Wietnam czy też Filipiny, w ostatnim czasie no, mają bardzo napięte relacje z, z Chinami. Szczególnie jeśli chodzi o Filipiny, które w, tutaj o Scarborough Show, o, o wyspy paracelskie wchodzą po prostu w, w coraz, większe, coraz większe starcia z Chińską Strażą Przybrzeżną. No i tutaj te napięcia, one, one wcale nie, nie maleją, ale one cały czas rosną. Tylko, że hmm. tak, to, to absolutnie prawda. Tylko jeszcze wracając, wiesz, do tego, jak zachowa się globalne południe, no, po raz, i mówiłeś o. O tym, co mówił Biden, o tych dodatkowych 25 miliardach finansowania dla, dla Banku Światowego, bo wiem, że nieuchronnie zbliżamy do końca wątku chińskiego, ale po raz kolejny, no widzisz, te, tak, tak samo jak możemy wspomnieć o. Wydaje mi się, że jest godne wspom wspomnienia o planie utworzenia tego korytarza transportowego IMEC, tak? czyli India Middle East Europe Transport Corridor który ma być z, z Mumbai'u przez y, Półwysep Arabski przez Port Wiafie do, do Europy. Yy, z ominięciem Turcji, co z małym entuzjazmem przyjął prezydent tak, Erdogan. Yy, Unia Europejska wraz ze Stanami ma również w ramach, wydaje mi się, Partnership for Global Infrastructure Investment, tak, jeśli dobrze odczytuję PGII skrót. Yy, miała również zainwestować w w korytarz transafrykański tak? biegnący z, z południa z prowincji Katanga na południu Konga Kongo Brazzaville tak? e nie, Kongo Kinshasa, przepraszam e Demokratycznej Republiki Konga przez e Zambię do portu w Angolii no i jest jasne, że te projekty są alternatywami dla z jednej strony jeśli chodzi o IMEC dla, dla, dla korytarzy transportowych tworzonych przez Chinę w ramach pasa i szlaku z drugiej, mają stanowić jakieś próbę dania odporu całkowitej chińskiej dominacji, jeśli chodzi o infrastrukturę i w Zambii, i w Republice Konga i w Demokratycznej Republice Konga i, i wydobycia miedzi i innych surowców naturalnych. Pamiętajmy, że mieć będzie bardzo kluczowa, jeśli chodzi o elektryfikację. tak. Jeżeli ten trend się utrzyma, czego nie jestem przekonany, ale jeżeli się utrzyma, to zapotrzebowanie na miedź będzie rosło skokowo tak? kilkukrotnie. No, tylko że problem polega na pytanie brzmi, na ile plany te zostaną zrealizowane. Tak? Pamiętajmy, że mieliśmy wcześniej Build Back Better World, tak? Bidena i tak dalej. I tak naprawdę nie szły za tymi deklaracjami politycznymi realne działania. Tak? Nie widać, i dalej ich nie widać, dalej nie widać spójnej wizji, nawet gospodarczej. Ja obawiam się, że, Chiny, że jeśli chodzi o Chiny, zarysy ekosystemu, tak? który tak naprawdę tego. Jak, jak myślimy, moim zdaniem, jak myślimy o tym, jaką rolę chcą Chiny oddać w porządku międzynarodowym, to nie jest rola zastąpienia stanów jeden do jednego, tylko stworzenia gospodarczego systemu trybutarnego tak naprawdę, tak? Gdzie, gdzie reszta świata posługuje się chińskimi narzędziami, chińskim toolsetem, który jednocześnie da, które jednocześnie dają realny wzrost produktywności tak? i przez to i zamożności. I to odbywa się pod, pod benevolentną, że tak to ujmę, air quotes, kontrolą Chin. I tu mogę, możemy wspomnieć o mniej istotnym, takim bardzo szeroko dyskutowanym, ale moim zdaniem mniej istotnym elemencie, jakim było odpalenie przez Huawei w dniu wizyty Gina Raimondo nowego telefonu, tak? nowego handsetu, który był, był wyposażony w dość zaawansowany technologicznie mikroprocesor i po raz kolejny wydaje się, że rzeczywiście SMIC wyprodukował go dla Huawei relatywnie niezależnie od wsparcia przynajmniej. Zachodnich firm, chociaż prawdopodobnie jest możliwe, że użył matrycy do fotolitografii, które były dostarczane przez ASML, ale ASML nie dostarcza już w znacznym stopniu serwisu i tak dalej, nie, tych, tych części. Po drugie, tam były też południowo-koreańskie chipy, które pamiętajmy, są w znacznym stopniu wyłączone z ograniczeń amerykańskich. tak, Więc, żeby, żeby to tak powiem, odnieść pewien sukces, Stany musiały pójść na daleko idące kompromisy, ale to jest mniej istotne. Bardziej istotne jest to, co robi Huawei, nie w kontekście takich wysokomarżowych gałęzi jak, jak elektronika użytkowa, a bardziej tego jaki produkuje, proponuje model rozwoju oparty o, o taką pre-trained, pre nie wiem jak to powiedzieć po polsku, pre-trained artificial intelligence i zastosowanie tej sztucznej inteligencji do, do przemysłu. tak Jedno to się nazywa, ten model się nazywa Pangu 3.0, ktoś pewnie będzie poprawiał, że mówię niewłaściwie i tak dalej, Natomiast Chodzi o to, że Chiny coraz bardziej tworzą kolejne elementy stworzenia całego ekosystemu gospodarczego. Tak? Od sztucznej inteligencji przez, przez hardware, przez takie rzeczy jak yy, waluty banków centralnych, cyfrowe, tak? CBDC, które po raz kolejny będą bardzo istotnym elementem, bo one mogą pozwolić ob obejść problem braku banków, fizycznej infrastruktury bankowej, tak? do pozyskiwania kapitału przez, przez małych przedsiębiorców. Więc... Uciekanie od dolara. Uciekania od, od dolara, ale to jest, uh -huh. postęp, to jest kluczowe tutaj, powiesz, jakiś gość w Afryce, który sprzedaje litro oleju przy drodze, albo te ziemniaki, co, czy bataty, które tam sobie, sobie zbierze, no mniej zależy na dolarze, a bardziej zależy na tym, żeby mieć dostęp do, do kapitału i znaleźć sobie miejsce w jakichś większych łańcuchach dostaw. I jeżeli będzie w stanie zrobić to przy pomocy telefonu napędzanego przez jakiś tam procesor Huawei infrastruktury sieciowej dostarczanej przez Huawei i w ramach, yy, i pozyskać finansowanie, tak, bez potrzeby udawania się do banku. Jest, jest na przykład, jest duży problem z dostępnością banków. tak, jest mniej więcej 30 na 100 tysięcy mieszkańców w Europie Zachodniej, czy w Stanach, czy w Europie Środkowo-Wschodniej, która ma więcej chyba banków niż, niż Europa Zachodnia. A w globalnym południu, to nie wiem, czy to było, czy to było, przepraszam, coś mi się pojawiło, że straciliśmy połączenie, ale chyba jest okej. Okay. A w globalnym południu nie wiem, czy to było rozbite na, na region, ale to było około czterech, tak? Więc jest problem z pozyskiwaniem kapitału. I jednocześnie, jak już jak już, jednocześnie mogą zwiększyć produktywność swoich biznesów te, te, te państwa w globalnego południa, na przykład poprzez wykorzystanie sztucznej inteligencji do zastosowań przemysłowych. Tak? Tak jak to ma miejsce w Bangladeszu, gdzie wyszkolona sztuczna inteligencja, gdzie władowano w nią tam ileś sam. Set milionów, nie wiem, na jakich zbiorach danych się to robi. Ale papryczek Chili, które, które potem, tak, sztuczna inteligencja obserwuje tam jakąś ich produkcję i wychwytuje te, które są popsute, tak. Więc są praktyczne zastosowania w przemyśle takie, które tworzą, że tak powiem, większą produktywność. A, no i to jest, to jest moim zdaniem oferta. Chin, a jednocześnie potem oczywiście powstaje infrastruktura transportowa, która pozwala, tak, która łączy to wszystko fizycznie. No, i to jest, że tak powiem, spójna, całościowa oferta Chin dla świata. I zapowiedzi staną, że zainwestują, czy namówią tak naprawdę do zebrania 25 miliardów dolków, bo to nie Stany mają włożyć. Albo kiedyś zbudują przy dbaniu o zwierzątka i żaby i tak dalej, jakiś korytarz transportowy, może kiedyś. To nie jest alternatywa dla tego projektu. Tak. Chińskie, chińskie inwestycje y, mogą wejść w zupełnie nową, nową fazę, nawet biorąc pod uwagę te kłopoty gospodarcze, o których przecież również rozmawialiśmy, chińskiej gospodarki. <laughs> Chińczycy jeszcze nie powiedzieli ostatniego, ostatniego słowa w obszarze nowych technologii. Y, to, co pokazało ostatnio Huawei, y, wskazuje na to, że Chińczycy faktycznie y, nie złożyli broni i będą walczyć. Y, ja może nie będę już więcej komentować tej kwestii dotyczącej y, dotyczącej ostatnich poczynań Huawei, bo na ten temat nagrałem osobną rozmowę z Tomaszem Smolarkiem w ramach naszej serii Wojna o Chipy. Tam ten temat bardzo szczegółowo omawiamy, także zachęcam do, do, do obejrzenia tego odcinka, jak i całej, całej serii. Natomiast, no właśnie, na końcu może jeszcze powiedzmy kilka, kilka słów na temat tego, co wydarzyło się na Kaukazie Południowym. Bo mieliśmy kolejną odsłonę wojny o Górski, o Górski Karabach. Więc, tak może dosłownie w, w, w skrócie, pojawiła się taka interpretacja, która również jest, wydaje się, całkiem, całkiem możliwa, dotycząca tego, że atak Azerbejdżanu na Górski Karabach miał dorozumianą, tak, czy nawet miał, był. był Uzgodniony, tak, z Moskwą, albo było przynajmniej, ciche porozumienie, cicha zgoda Moskwy na to, dlatego że y, przede wszystkim Rosji zależało na tym, żeby usunąć Paszeniana, usunąć jego rząd, który w ostatnim czasie dokonał, czy próbował dokonać takiego prozachodniego zwrotu. W szeregu, i, I to się manifestowało w szeregu, w szeregu kwestii, tak? Po pierwsze, Armenia wycofała swojego przedstawiciela z organizacji układu o bezpieczeństwie zbiorowym. Sam Paszynian udzielił wywiadów, w którym mówił, że było błędem poleganie w kwestiach bezpieczeństwa wyłącznie na Rosji. To się na, to się na Armenii zemściło. Wreszcie żona premiera Armenii pojechała z pomocą humanitarną na Ukrainę. Tak? Mieliśmy zatem szereg takich sygnałów, że Armenia faktycznie Faktycznie gdzieś próbuje dokonać jakiegoś prozachodniego zwrotu, a na dodatek jeszcze mieliśmy ćwiczenia amerykańsko-ormiańskie w Armenii, gdzie kontyngent, chyba około 80 amerykańskich żołnierzy ćwiczył w tym południowo-kaukaskim państwie. No i w efekcie. Miało to rozdrażnić Rosję, Rosję, która nie była w stanie dokonać jakiejkolwiek bezpośredniej interwencji, w związku z tym mogła udzielić takiego dorozumianego tutaj pozwolenia Azerbejdżanowi, żeby rozstrzygnął kwestię Karabachu, licząc na to, że to wywoła furię części armeńskiego społeczeństwa, która może się skierować przeciwko rządowi Paszyniana i w efekcie go obalić. A przynajmniej, dokona, że przynajmniej konsekwencją takiego, takiego stanu rzeczy będzie pogorszenie się pozycji rządu Paszyniana. No i wydaje się, że faktycznie do czegoś takiego dochodzi obecnie w Armenii. Ta pozycja rządu faktycznie nie jest, nie jest mocna. No i Rosja próbuje tutaj oczywiście tę sytuację rozgrywać, ale koniec końców, jednak Azerbejdżan, a co za tym również Turcja, no, poszerza swoje pole manewru, tak? Na Kaukazie. Rosja faktycznie traci powoli tam swoje, swoje wpływy, które no, nie są już tak dalekie, jak miały, jak, jak, jak sięgały one jeszcze kilka lat, kilka lat temu. Ale przede wszystkim zwróciłbym uwagę na, na to, co robi Armenia. Otóż Armenia, tak jak powiedziałem wcześniej, również mo, można ją zaliczyć do tych państw globalnego południa, w tym sensie, że państwa te łączy właśnie. Próba prowadzenia polityki wielowektorowej, takiego balansowania między na płocie, tak, między skonfliktowanymi mocarstwami, no i wyzyskiwania z tej sytuacji jak najwięcej, jak najwięcej dla siebie. Czasem oczywiście okazuje się, że jest to trudne niezwykle, tak jak w przypadku Armenii może być to też bardzo kosztowne ze względu na takie ani inne położenie geopolityczne, i to kasus Armenii pokazuje, że tego typu strategia również może być bardzo niebezpieczna. I trzeba oczywiście tutaj dużej, dużej ostrożności w realizacji tego typu, tego typu polityki. To może tyle ode mnie na koniec. Jeżeli chciałbyś jeszcze coś dodać, skomentować w tej kwestii albo w innej, bo być może jeszcze czegoś nie skomentowaliśmy, to. Nie, Marku, tak nie na naprawdę swobody. nie mam wiele do dodania. Ja mało wiem o Kaukazie. o Kaukazie Południowym. Więc gospodarz paliwec, gospodarz gospody pod kielichem ze szwajka zawsze mówił, jak ktoś mu się zwierzał, żeby dowiedzieć się, co na ten temat mówił Witor Hugo. I może to też jest moja sugestia, jeśli chodzi o konflikt w Karabachu. Ja wiem za mało. Dzięki, Albercie, w takim razie za, za rozmowę o Europie, o Azji, o tym, co dzieje się na tej globalnej, globalnej szachownicy. Powrócimy do Państwa z Power Talks za miesiąc z kolejnymi. Z kolejnymi tematami, z kolejnymi wiadomościami ze świata i Europy. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Dzięki Marku. Do zobaczenia za miesiąc.